No, Lego kazało trochę na siebie czekać, prawda? Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No nie idzie ukryć, moi drodzy, że Lego kazało na siebie trochę czekać. Kobi już nawet wydało katalog numer 2 na 2020, a Lego jakoś tak im to kurczę nie szło coś. Pierwszy katalog był od stycznia do maja, więc drugi powinien być od 1 czerwca do końca roku. Jak wiemy, mamy końcówkę czerwca, dopiero wyszedł ten katalog. Jest to katalog zamykający tę dekadę, zamykający ostatnie dziesięciolecie i przyznam wam się szczerze, bez ściemy, jest to najlepszy katalog tej dekady, absolutnie moim zdaniem, także jest co oglądać. Katalog wyszedł bodajże 2 dni temu, ja dopiero dzisiaj mu się przyglądam z jednego głównego powodu. Jeden z tych zestawów, o ile oglądaliście mój wczorajszy i przedwczorajszy film, tak mocno skradł moje serduszko i zajął mi głowę, że po prostu nolałem całkowicie ten katalog, mówię, a rzucę go sobie w sobotę. Mam nadzieję, że chcecie tu by poznać moje opinie. A co o tym wszystkim sądzę? Ja cóż, moi drodzy, nie ukrywam, z moimi decybelami muszę włożyć sobie okulary, by tutaj go lepiej widzieć. No i co? Zaczynajmy! Jest! Widzimy tutaj czerwiec-grudzień 2020 na okładce Mario. Nie będę ściemniał, moi drodzy, że... A, przejdziemy do Mario później. Okładka, jak na zamknięcie dekady, uważam, bardzo słaba. Przypominam po prostu reklamę. Fajne otwarcie, natomiast mamy katalogu, co tutaj widzimy. Pobieramy... O, w końcu ktoś zobaczył, że dorośli również kupują Lego. W końcu ktoś to zobaczył. Że dorośli w ogóle więcej hajsu na Lego zostawiają, więc swoją drogą fajnie, że w końcu jakieś dorośli 18+ powstało. No, jak widzimy tutaj spis treści, lista życzeń, wiadomo. Znikła ta fajna wstawka, która była chyba wcześniej, ale pojawiła się nowa. Rebuild the World. Czyli tak jak kiedyś Lego miał motto Just Imagine, moje ulubione, tak samo Rebuild the World jest ich nowym hasłem. I może też mi podejdzie, kto wie, ale Just Imagine chyba było lepsze. W poprzednim katalogu mieliśmy fajną stawkę w ogóle. Moi drodzy, w głębi ścisłości też, ja wiecie, każdy katalog omawiam. W głębi ścisłości też ostatnimi czasami omawiam bardziej katalogi cyfrowe. I nawet nie chodzi tu już o pandemię i że nie powinno się wychodzić, bo wszyscy wychodzą, mają to gdzieś. Więc jakieś tutaj takie, wiecie... No nie ma co ściemniać, że już nikt nie wychodzi z domu i nie możemy zdobyć tego katalogu. Natomiast moi drodzy, ja po prostu, wiecie, mieszkam w małym mieście, nie miałem gdzieś pojechał, zdobył papierowy katalog, to zdecydowanie zbyt dużo czasu, dlatego ostatnimi czasami omawiam dla was non-stop katalogi internetowo, w sensie w ten sposób. Plus, moi drodzy, co ważne, omawiam tylko nowości, więc jeżeli interesują was bardziej moje opinie o innych zestawikach, to po prostu wpadajcie na moje poprzednie odsłony katalogów. Nie będę wam ich tu rzucał odnośników w narożniku, musicie sobie wygooglować, ponieważ mam tylko 5 odnośników, jak wiecie, a chcę wam z tych 5 odnośników polecić recenzję tych nowości, które już tu rzucałem z tego katalogu. Dlatego te 5 chcę sobie zostawić, moi drodzy. I pierwszy załącznik leci do Lego Duplo. Tak jest, moi drodzy. Ja recenzowałem ten zestaw wystrażacki z Lego Duplo i bardzo was chciałbym zaprosić na tą recenzję, gdyż uważam, że nawet zabawniej po prostu mi ta recenzja wyszła, więc nawet jeżeli was nie interesuje Lego Duplo, to zapraszam was na tą 6-minutową recenzję, która jest po prostu, uważam, zabawna i jeżeli mnie lubicie, po prostu ją obejście. Natomiast mamy tutaj nowości z Duplo, świecące klocki, ok, budowa, au. A buldożer, ok, jest całkiem spoko ten buldożer. To na pewno, to mówię tutaj 10930, ale czego kupię? No nie wiem, moi drodzy, aczkolwiek ja teraz bardziej mi się Duplo podoba. To już Duplo starości, nic nowego, absolutnie. Dalej Duplo starości, nie ma nic nowego. To też jest Duplo starość? W ogóle cały czas za mną, moi drodzy, chodzi to laboratorium superbohaterów. I cały czas ze mną chodzą te trzy postacie. Kurczę, no ta cena, gdyby gdzieś to na promce było za 8 dyszek, moi drodzy, kurde, zabawni oni są. Natomiast w nowościach na pewno mamy tutaj jaskinię Batmana. I ona podobnie jak tamci superbohaterowie, chociaż jest trochę droższa, również trochę za mną chodzi. Gdybym był fanem DC większym, chociaż jestem coraz większym, no to bym się nie wahał, bo ten Batman jest zabawny, Joker, wszystko tutaj jest zabawne. Ta historia, jak widzimy, nie dorzuciło nic nowego kompletnie w nowych zestawach. Dokładnie tego samego nie zrobił Classic, ale oni po prostu rzucają nowości na początku roku. W sensie ta historia już może w ogóle nie dorzucić, ale Classic, jeżeli dobrze kojarzę, po prostu rzuca raz na nowości na początku roku, czyli w pierwszym katalogu. Jeżeli chodzi o kreator, moi drodzy, na lewej stronie mamy starości, natomiast na prawej stronie, wam się to może wyświetlać odwrotnie, bo wiecie, kamera. Mamy, moi drodzy, czyste piękno. Wszystkie trzy zestawy są arcy dobre, ale arcy genialnym jest absolutnie statek piracki. I teraz was do statku pirackiego odsyłam.
Nie, nie odsyłam was, bo po prostu obejrzcie sobie wczorajszy odcinek. Moi drodzy, dla mnie Statek Piracki jest absolutnie setem dekady. Absolutnie rozwalił mi czachę. Z nim się jeszcze kilka razy spotkamy. Ktoś w takim niby zabawnym komentarzu skomentował, że o, skoro to marzenie Klockozaura, to będzie 10 recenzji z nim, 10 filmików z nim. 10 nie będzie, ale jak liczyłem, to będzie 6-7. Także spokojnie, jeszcze kilka filmików z nim będzie. Absolutnie, moi drodzy, rozwalił mi głowę. Jest lepszy od Barakudy. W ogóle też o tym muszę chyba powiedzieć, bo wielu się pyta, że Barakuda, a mi się on bardziej podoba, a Barakuda mi się aż tak nie podoba. Muszę chyba to kiedyś wyjaśnić. Set dekady, tak jak mamy katalog dekady, tak to jest, moi drodzy, set dekady, absolutnie. Więc jeżeli nie widzicie jeszcze mojej recenzji Statku, w tym momencie was zapraszam, ale i pozostałe dwa rozważam, tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się tutaj temu kreatorowi, jest tu Latarnia, a Latarnia co? Przystań Klocków, Mój Sklep i tak dalej, moi drodzy. No i jakże mógłbym taki zestaw olać? Znaczy, mógłbym, ale zobaczymy, no bo faktycznie jednak cena troszkę też, w sensie szczerze, 370 za 350 Statek kupiłem, więc to musi na mnie spaść do 250, albo jeszcze może nawet niżej, żebym się tym zainteresował. Natomiast dalej w kreatorach nic nie mamy. Tak jak mówiłem, kreator dla mnie zawsze jest, to jest moja ulubiona seria, dlatego też tam tak nie omawiam, no bo co omawiać, jak to jest w ogóle piękne i tyle. Mamy również nowości z Lego Disney. Jest tutaj zamek Belli. Bella będzie niedługo w nowym magazynie, więc jej tak nie potrzebuję, ale Bestia jest fajna, Bestia jest ciekawa, Bestia jest naprawdę spoko. Sama figurka bym się już dał. W ogóle zestaw fajny, 230 zł, aczkolwiek ta 4 plusowatość tu jest przesadna. Gdybym był bardziej jednak skomplikowanie zbudowany, naprawdę bym go rozważył dla tej Bestii, jednak tego pałacyku, chociaż nie mam już miasta, jak wiecie, ale może kiedyś będę miał. Może kiedyś jeszcze będę miał jakieś miasto. I taki pałac by się wtedy przydał. Dalej nie mamy żadnych nowości. Frozen 2 już też pewnie się będzie kończył. Trolls jest to seria, która mnie w ogóle jakoś tak... Może jakiś polibarzek jak kiedyś wyjdzie. Ale poza tym... jeszcze te zamsze, te materiały... No nie, moi drodzy. Natomiast mega dobre jest to, co widzimy teraz, moi drodzy. To jest mega dobre. I w końcu chyba, bo pamiętacie, ja czy Maciek i Klocki, nigdy się nie wstydziliśmy różowych klocków, kupowaliśmy, ponieważ Lego Friends zawsze zawierają wiele ciekawych elementów. I moi drodzy, mamy tu kolejny fit, tak zwany Lego z National Geographic. Mamy tutaj w ogóle ten zestaw, który teraz widzieliśmy, czyli bazę ratowniczą, widziałem już, prawda? Recenzje już są na YouTubie i są naprawdę super klocki, chociażby są naprawdę zrecenzowały, naprawdę fajne, tym bardziej przyjrzymy się tutaj tym leniwcom. Te słoniki trochę duplowate mnie przerażają. Znaczy w sensie, no okej, ale to jest zbyt duplo, bo w ogóle czy on rusza? On ma tą głową, chyba nie rusza, więc mówię, to jest stricte duplo. Ale poza tym naprawdę bardzo fajna seria, tylko znów ta cena, Lego chyba strasznie podrożało, mam wrażenie, w tym roku. Tak samo jak te małe pandki tutaj, czy tutaj małe słoniątko dostajemy w tym zestawie, ale 8 dysek też dużo podrożały, a Friendsy właśnie zawsze były tą serią, która była tania. No właściwie tutaj w tygrysiątkach nie dostajemy nic ze specjalnego zwierzaczka, no bo tygryski już w gazetkach dostajemy. Natomiast moje drodzy, te leniwce, słoniki, pandy, chyba któremuś z zestawów się przyjrzymy zdecydowanie. W końcu znowu kupimy jakieś Friendsy, bo dawno ich nie kupowaliśmy. Natomiast mamy również dalej nowości z Friendsów i są to letnia zabawa w parku wodnym, park wodny, ile? 470? Coś jest nie tak, moi drodzy, z tymi cenami zdecydowanie. Mamy tu Flaming, ale on jest inny chyba, tak, on jest zdecydowanie chyba inny niż to, co było w minifigurkach kolekcjonerskich. Również tutaj te koralowce, które są w serii City, do której oczywiście później dojdziemy, tu są wykorzystane w taki sposób. Fajnie, możemy je nabyć też w inny sposób niż tylko w tamtej serii. Domek na plaży, przyznam się szczerze, to jest domek na plaży w takiej wersji podobnej, w sensie w coś a la ten. To jak kol z młotem chyba, to chyba piąta wersja takiego domku na plaży. I ja się cieszę, bo ja nigdy domku na plaży nie miałem szczęścia kupić. Ostatni właśnie był w 2016, jak otwierałem kanał, był. Był jeszcze z kreatora w ogóle fajny, jego niestety przeoczyłem. Ale może w końcu któryś domek na plaży kupię. I ten mi się podoba i go mocno nie wykluczam, jak mu się tu przyglądam. Hamak taki troszkę, ale mam również samolot Heart Lake City, ale on już jest taki ładny, ten zachód słońca, ale... jakoś tak. Samoloty będą też w serii City. Jak widzimy, więcej mamy, moi drodzy, to są kilka więcej fajnych setów. Co prawda 180 zł, 4 plus za taki domek. O, mi się podoba, ale nie za 180 zł, to na pewno. Mamy tutaj naprawdę coś, jeżeli mielibyśmy swoje miasto i chcieli je fajnie wyposażyć w domki, budynki, butiki, parkowe kawiarnie, czy kwiatowe ogrody. A kwiatowe ogrody akurat wypada słabo.
Naprawdę nam teraz Francy dają super ku temu okazję, by takie miasto sobie wyposażyć, bo naprawdę dostajemy to coś fajnego. Te domki super, tylko nie 130 zł, nie 180. Swoją drogą, serio? To niby to jest... Aha, bo to jest 4+, a tak, 4+ to zawsze 30% ceny, okej. Okay. Miałem mówić, że to wielkościowo na dole jest większe od tego, w sensie klockowo pewnie. Dalej mamy tutaj jeszcze, widzimy, te takie śmieszne, nieśmieszne, no co kto lubi, moi drodzy. O, tu patrzcie, tu mamy domek cały w tym, o, to jest ciekawe. Bo ile one wcześniej mnie te kostki tak średnio ciekawiły, ze względu na tą zawartość, to tu w teorii mamy cały dom, fotel, telewizor pewnie tutaj jest. Okej, okay, może więc ta kosteczka mnie zaciekawi, w ogóle ona się ma to okulary 3D. Aha, to jest więc kino, a nie dom. O, może być dom w kostce. Może się w końcu zainteresujemy. Dalej nie mamy żadnych nowości, nie potwierdzimy, nie mamy. Dalej już starości i mamy nowości z LEGO Dotsów. Nie rzucę wam odnośnika, natomiast jeżeli chcecie, to u mnie teraz dodatki Dots były już na kanale. Albo nie, rzucam wam odnośnik. Odnośnik macie tutaj, obejście. Uważam, że te Dotsy są słabsze niż Dotsy pierwsze. Taka jest moja prywatna opinia. Sprawdźcie, skomentujcie, zobaczcie. Dotsy są fajne, Dotsy są czymś ciekawym na pewno, aczkolwiek uważam również, że troszkę chyba ceny mają przesadzoną. Jedną jeszcze opaskę rozważam, bo jedną, jak wiecie, już miałem, jedną jeszcze rozważam, że chyba sobie faktycznie kupię, jeżeli na jakąś minimalną promocję wleci. Sama idea Dotsów jest super, ale jakoś tak wydaje mi się, że potencjału do końca nie korzystają. Natomiast z potencjału troszkę bardziej korzysta, ale nie do końca. No tutaj ta seria podwodna. Mi się cały czas, moi drodzy, marzy, by LEGO jednak z tym podwodą trochę bardziej zaszalało, ogólnie żeby z seriami bardziej szalało. I rzucimy coś w stylu Aquazone, Aquasharks i tak dalej. Zostaliśmy tymczasem zwykłą serię podwodną, moi drodzy. Odkąd ja wróciłem do LEGO, czyli w 2015 się interesowałem, 14 już nawet, to jest trzecia seria od tego czasu podwodna i wszystkie, szczerze wam powiem, są w miarę bliźniaczo podobne. Ta się, okej, okay, ta się teraz trochę różni, bo tu jest fit z National Geographic, faktycznie jest to jakieś uświadamianie ludzi o zaśmieceniu, tak jak tu widzimy rowery, butelki, to wszystko, kraby, okej, okay. Także jest tutaj jakaś świadomość, żabnica ciekawa, aczkolwiek mega tak duplowiato wygląda. Trochę się więc różni, ale ja bym chciał, żeby jeszcze bardziej zaszaleli. Niemniej no z tych wszystkich podwodnych serii chyba jest najciekawsza, dlatego być może mam już dwa sety, w tym jeden to oceaniczna mini łódź podwodna, strasznie słabe 3/10, polecam wam recenzję, cyk, odnośnik, teraz wam rzucam. No ale też Polibarzek, ten, na którego wszyscy polują, a na którego bardzo ciężko jest zdobyć, także, ale to już musicie googlować. Także seria jest okej. Okay. Fajnie, że jest tania, naprawdę, bo jest stosunkowo tania, tak? 270 zł, coś takiego, gdzie domki z Friends za 180 mamy, no to wiecie, 4+owe. Jest okej, okay. Ten statek wieczorem pyta, czy go kupię. Nie kupię go, bo te dwa duże elementy mnie przerażają wprost, przerażają. Te dwa duże elementy podwozia, więc on jest okej, okay, ale raczej go po prostu nie. Znam lepsze, fajne statki. Moi drodzy, jedziemy dalej. To, co widzimy tutaj, czyli powietrzny wyścig od 5 lat, 130 zł. I wiecie, że ja mówię o uduplowianiu się i tak dalej non-stop. To jest właśnie kwintesencja tego. No, to się chyba składa z dwóch czy trzech, jakieś recenzje już widziałem. Dwa czy trzy elementy chyba składa się ten helikopter. Ten samolot by trochę bronił, ale nie 130 zł, coś takiego. Kurczę, żebym to kupił z ciekawości, żeby zobaczyć, czy to naprawdę jest tak fajne. W ogóle nie wiem, czy widzicie, jak ja tu błyszczę w tej kamerze. Normalnie jak gwiazda YouTube'a, blink, blink mi się tu robi. Teraz. Moi drodzy, 4+ lotnisko, natomiast to bym zdecydowanie bardziej rozważył, jeżeli mi to stanie do 150, mocno rozważam to lotnisko, powiem wam szczerze. Gdybym kiedyś miał jeszcze jakieś miasto, zdecydowanie by się takie coś przydało. Jest okej, okay, ten samolot taki troszkę, no, aczkolwiek on nie wygląda jak 4+, przynajmniej tyle. Natomiast samolot na dole już zdecydowanie mniej, nie za 450 zł. Ten budyneczek, spoczko, fajnie, o, tu nawet samochód możemy załadować. Możemy tak w prawdziwych samolotach, w sensie takich pasażerskich? Chyba nie. Mam brata stewarda i nie wiem takich rzeczy. Dalej mamy same starości, więc to nikogo nie interesuje. Wiemy, w tym roku LEGO trochę temat policji. A tam to jest dziwne, ale... Dobra, olać.
Straży Pożarnej. Na szczęście nie mamy nowości, to jest bardzo dobre i właśnie takich częściej chciałbym katalogów, moi drodzy, żeby nie było tyle nowości policyjno-strażackich, a było więcej innych nowości. Dlatego mnie troszkę boli, że pomimo tego, że zostało olane policja i Straż Pożarna, a zostało rzucone pod woda, nie zostało tutaj na tych stronach nic dorzucone, bo aż by się prosiło o więcej pociągnięcia tematu z safari, food trucków, o pociągnięcie każdego z tych tematów aż by się prosiło, ale go tego nie zrobiło i to mnie troszkę boli, mimo wszystko set dekady. Boli mnie tak samo cały czas, na przykład tak City nie są rozwijane i tak dalej. Fajnie, rzucimy serię tutaj City, ale pewnie podwodna też została rzucona i już się żadna inna nowość nie pojawi. I to mnie trochę boli, bo nawet w latach 90. LEGO jak wypuszczało jakąś podserię, gdzieś tam później jeszcze coś wychodziło, coś jeszcze było dorzucane w kolejnym katalogu. A tu nie, raz, w kolejnym katalogu zostawiamy tylko trzy najbardziej sprzedające się zestawy i tyle. Boli, boli. Żadnych nowości tutaj, więc omijamy, cyfrowe instrukcje 3D omijamy, moi drodzy. No i mamy Hidden Side. Hidden Side, który jest dla mnie taką dziwną serią, pomimo że mi się w miarę podoba, to mam tylko jeden zestaw z latarnią morską, który jest absolutnie super. Top 7 moich ulubionych zestawów z LEGO, ale jakoś tak, kurczę, cały czas seria mi się podoba do tych zestawów, no nie wiem, no łódź podwodną JB cały czas rozważam, to faktycznie, aczkolwiek i pstrokatość tu mnie trochę denerwuje, więzienie również bym rozważył, bo ono jest faktycznie ok, więc może jak jeszcze stanie jedno, to je mocno rozważę. Zamek jest w ogóle super, 450 zł i kurczę, no i właśnie to jest właśnie mówię to, że tu z Islenderman, większość tych recenzji u Brodatego już była, o ile nawet nie wszystkie już z Hidden Side'u, to mnie trochę właśnie moje drodzy zastanawia, bo mówię, nie wiem, co ma w ogóle za dzidę. Niby wszystko mi się to w ogóle jak rycerz Ren. Wszystko mi się niby podoba, po czym przychodzi co do czego katalogu i kupuje inne rzeczy, nie? To już mamy starości, więc nie będę tego mówił. Natomiast naprawdę uważam chyba, że to jest najciekawsza fala z Hidden Side'u. Poza faktycznie tu, gdzie mieliśmy tą. Bo z tej fali mi się faktycznie najbardziej podobało latarnia morska. Natomiast z tej podobają mi się, a że te trzy zestawy, więzienie to i to, więc najlepsza fala Hidden Side'u moim zdaniem. Zamek w ogóle jest naprawdę świetnym tematem. I pewnie jakby to tylko trochę przekombinować, na przykład nie naklejać naklejek, można by śmiało tu wrzucić rycerzy, skustomizować tą konstrukcję i mieć po prostu jak średniowieczny zamek serii Castle, której LEGO też się nie kwapi, by nam przywrócić starości. No i minionki. I tak zastanawiam się, bo ja minionków w ogóle nie lubię, naprawdę. Mi pytacie o Harry'ego Pottera, o Lotra i tego nie lubię, ale minionków nie lubię jeszcze bardziej. Ale serio wyszły tylko dwa sety z tych minionków? Mało. Dobra, minifigurki, które już u mnie były dawno, nośnika nie rzucam, tutaj ten, to mnie, moi drodzy, zaciekawiło, bo tu mamy kilka fajnych nowości, wiecie co ja najbardziej stąd rozważam? 4-plusowych Avengersów. Serio, wszyscy jadą tą bazę, oczywiście, ona jest jak całe 4-plus, jest mocno umowna i w ogóle, ale mi się w miarę podoba i rozważam zakup tego setu. Napiszcie mi, co myślicie, czy byście oglądali taką recenzję. Bardzo fajny również jest lotniskowiec Avengersów, Helicarrier. Ta mikroskala nawet mi się tutaj podoba, tylko no nie za 550 zł, no litości. W ogóle mam wrażenie, że cały katalog będzie tak wyglądał, że narzekam na ceny, tak? No tak jest, jak bieda. A tak serio, moi drodzy, to po prostu no, też uważam, że jest dużo klocków w fajnych cenach, jak statek z kreatora, które mają dobrą cenę i dobrą jakość, a nie warto czasem przepłacać, uważam. Także Helicarrier jest spoko, mikroskalowaty oczywiście w jakimś sensie, zminiaturyzowany, ale kompletny nie, on na mnie musiałby 200 zł chyba kosztować, żeby mnie zainteresował. Natomiast, nie, chodź tu. Natomiast bardzo fajny jest, bo tu mamy dalej nowości, otrzymujemy. Bardzo, moi drodzy, fajne jest tutaj walka o wieżę Avengersów. Tutaj ten Hulkbuster też jest spoko, aczkolwiek jak tu Brodaty zauważył, że ktoś inny zauważył, tutaj tak spłaszczone to jest zdecydowanie ta jego maska. Natomiast ta baza Avengersów jest fajna, 400, ona na pewno trochę stanieje i kto wie, tym bardziej zawiera naprawdę dużą liczbę figurek. Iron Man, Czarna Wdowa, Blazer, Taser, Red Skull, Agent AIM. No, w sumie powiedzmy trzy takie figurki, no, w sumie jednak nie jest tak fajnie, jak myślałem. Ale zwraca się uwagę, nie jest tak fajna jak ta sprzed kilku lat,
ale dalej jest spoko. Tu już mamy starości, chociaż też, moi drodzy, rozważam jeszcze na przykład takie, w ogóle dużo rozważam, dużo gadam, a później jest jak jest. Aczkolwiek w tym roku nie możecie powiedzieć, bo zdecydowanie dużo nowości już kupiłem, a jeszcze trochę ich będzie. Także ruszyłem bardziej niż na przykład na początku tego roku, z pierwszego katalogu, gdzie prawie nic nie kupiłem. Moi drodzy, to mnie w ogóle zastanawia, starcie z Venomozaurem, czy Venomozaur, to znajomy, albo daleki kuzyn Klockozaura? Nie no, moi drodzy, też się śmieję często z tych konstrukcji, na przykład właśnie takich jak tu, że mechy, pajęcze i tak dalej. Ale czy Venomozaur to już w ogóle nie jest pojazd? Niech mi ktoś napisze, czy coś takiego istniało w ogóle w kanonie, w komiksie, gdziekolwiek, jak Venomozaur, że on na dinozaurze był? Ja bym się nie zdziwił, bo tam się takie rzeczy działy z łącznie z czopaniem w czasie i przestrzeniach, że mogło się dziać wszystko, ale po prostu... A jest Spider-Pig. O, no to rozważam ten set teraz. Tu jest Spider-Pig, albo przynajmniej samego Spider-Piga kupię. Ja uwielbiam Spider-Piga, w ogóle co to za pomysł był? Rozwalili wszystko tym pomysłem moim. Tak, Spider-Piga mocno rozważam samą figurkę. A może i Venomozaura w sensie by kupiło? Kurde, no. Może tak wziąć tego Venomozaura, sobie sprawić. Nowość czerwiec. Rozważę, moi drodzy, tego Venomozaura. A z DC mnie interesuje mało, a na pewno zainteresował mnie Batmobile w pogoni za Jokerem, bo jest to naprawdę fajny Batmobile, ale cóż, tutaj z nowości mamy mobilną bazę Batmana. Taki serio by tak tirem jeździł w mobilnej bazie? Nie widzi mi się to, nie widzi mi się to. Natomiast tu mamy nowości, rozważałem to Wonder Woman w odczytach, ale finalnie zrezygnowałem. Motocykl Jokera trójkołowy, taki se. Tutaj łódź Batmana jest spoko, bo za 50 zł za 4 dyszki pewnie ją dopadniemy. Jedną łódź Batmana już mam, nie była taka zła, więc wiecie. Jurassic World, starości, nowości. Wszyscy jadą ten hydro dwupłatowiec, hydroplan, ale mi się on podoba i kurde, aż bym rozważył może zakup tego zestawu. Jak wiecie, ja Jurassic World dla mnie też taką trochę serią jak Hidden Sight. Na pewno, moi drodzy, na pewno kiedyś kupię to. Musi, no bez kitu, ale to jest po prostu must have. Więc kiedyś na pewno kupię tego. To na stówę, to jak nie kupię do końca roku, to możecie mnie z tych słów rozliczyć. Także laboratorium kupię na pewno, Jurassic World dla mnie jest trochę właśnie jak Hidden Sight. Fajny, niby się jaram tymi dinozaurami, ale przed zakupu to tak troszkę mniej. To fajnie, że są gazetki i tam możemy zdobyć te figurki. Speed Champions daje nowości tylko i wyłącznie w styczniu, także tutaj nie ma, ale chyba też zaczniemy bardziej. No i moi drodzy, Super Mario. Seria, na którą ja reaguję. Moi drodzy, jak wiecie, LEGO miało dużo eksperymentów w swojej historii. Począwszy od Galidora, po śmiesznych Castle, wszystko to było u mnie na kanale. I uważam, że Super Mario również będzie takim nieudanym eksperymentem. Uważam, że Super Mario pojawi się i zniknie dość szybko. Nie rozumiem w ogóle tej serii, moi drodzy. Bo jeżeli to mi się jakoś faktycznie dało grać, ten Mario by faktycznie strzelał tymi kulkami, dałoby coś zrobić, a tymczasem takie piu, piu, piu. Szczerze wam powiem, nie tylko nie czuję tej serii, ale na tyle, ile znam historię LEGO, no to myślę, że się nie uda ta seria. Ale szczerze powiem wam, trochę trzymam kciuki, by się jednak udała i bym się jednak mylił. Dlaczego? Dlatego, że otworzy to może wrota do innych nowych, ciekawych eksperymentów LEGO i oby się nie skończyły jak na początku lat 2000, kiedy firma prawie upadła przez takie właśnie eksperymenty. Wątpię, bo dzisiaj mam już zupełnie inne czasy, więc to jest tak jak gadanie. Natomiast dla mnie Super Mario absolutnie nie. Może kupię jakieś te, wiecie, te folijki, blind buggy z tymi stworkami, bo one są faktycznie fajne. Ale żeby nie czaję kompletnie tej serii, uważam, że jest słaba i po prostu wystarczyło zrobić zwykłe hipki i myślę, że fani już by to kupili. I LEGO nieraz potwierdzało, że to się najlepiej po prostu sprzedaje, zwykłe hipki i tyle. Ej, swoją drogą, czy ktoś zauważył, że całkowicie nie ma Monkey Kidów w tym katalogu? Całkowicie nie ma Monkey Kidów w tym katalogu. Co jest? A przecież ja recenzowałem chociażby dwa zestawy. Nie rozumiem tego, skoro to jest nowa seria, z którą LEGO wchodzi. Okej, jedźmy dalej. Ale jak wiecie, kupiłem już Smoka Wu i teraz odnośnik kolejny wam daję. To już czekajcie, czwarty. Jeszcze tylko jeden został. Jak Smok Wu? Nie, taki żart był, nie. Moi drodzy, bardzo fajnie to wygląda. Kto wie, tutaj na pewno się przyjrzymy może jeszcze czemuś. Smok naprawdę był zrobiony super. Zapraszam was do recenzji. Niesamowicie mi się ta fala podoba. Chociaż poprzednia, nie wiem czy nie była, ale klimatycznie bardziej pasowała. Ale zwróćmy uwagę, że z tej już kupiłem więcej niż z tej, bo tam kupiłem tylko tą maszynę grającą.
Naprawdę, więc wygląda to fajnie, wygląda czytowo. Mocno rozważam jeszcze tutaj wybuch Spinjitzu Lloyda. Napiszcie mi, czy byście oglądali. Dalej mamy starość i ta fala mi się bardziej podoba. Troszkę za dużo tych ninjago w tym katalogu, dobra. Z Overwatcha nie mam już żadnego. Harry Potter, wybaczcie. Okej, okay, ten zestaw jest spoko, zakazany las, bo jest ciekawa ta figurka i centaury. Nie będę mówił Harry'ego Pottera, gdyż po prostu kompletnie Harry'ego Pottera nie lubię. Więc nie chcę go, nie, po prostu ani go nie kupię, ani z mojej nozy. W Minecrafcie mam natomiast nowości, natomiast szczerze, dla mnie ten Minecraft zawsze wygląda tak samo, nie, w sensie. No zawsze dla mnie, no po prostu kubka, klocka i tyle, moi drodzy. Natomiast mamy Star Wars i mamy Mando, jest jeden z moich ulubionych serialów, więc rozważyłbym te brickheady, gdy trochę stanieją. Kalendarz adwentowy nigdy nie brałem, nie kupowałem, ale Mando naprawdę wygląda świetnie. Mamy też trochę nowości zdecydowanie przepłaconych, zdecydowanie, moi drodzy. Bo jak zobaczyłem ten statek Rena za 329 zł, rycerzy Rena, co mówię, on już jest słaby, a jeszcze taka cena? No nie. Natomiast cenowo na pewno dobry i o ile go wcześniej nie brałem pod uwagę, tak teraz biorę, jest czołg opancerzony AAT. Mamy tu dwie fajne figurki, więc teraz go mocno biorę pod uwagę. Natomiast wcześniej go nie brałem, teraz biorę. Natomiast wcześniej brałem, a teraz nie biorę pod uwagę Gwiezdny Myśliwiec generała Grievousa. 4 prawie stówy? Za co? No nie. No nie, moi drodzy. No po prostu no nie. Żołnierze klony, okej, okay, oni wchodzą, bo 501 jednak, Legion to taki trochę must have. No i dalej, moi drodzy, starości. Mindstorm mnie nie interesuje kompletnie, jakoś tak całkowicie nie. Nowości z Technika, ale jak wiecie, Technikiem dalej średnio. Co jakiś czas jakiś secik jeden kupię, żeby tam zobaczyć, co w technikach piszczy, ale bez entuzjazmu większego. Chociaż ten Dodge robi robotę, robi, ale nie dam 400 za, żeby zobaczyć, czy coś robi robotę, moi drodzy, wybaczcie. No i tu dalej już takie zestawy, wybaczcie, no nie, mnie Technik po prostu kompletnie nie. Betoniarko, ostatnio miałem ciekawą recenzję. Nie mamy tych małych zestawików, więc nie ma tu nic, co bym mógł kupić. Nie ma żadnej małej nowości. No i Architecture, moi drodzy, jakby trochę więcej uwagi. No i Adults, o co chodziło z tymi dorosłymi Adults? O te głowy Star Warsowe. Co? To jest po 300 w ogóle, więc no nie. No a Lamborghini Sian 1600, no nie. Ja teraz waham się, żeby prawdziwe auto kupić tak za 1600. Nie, nie no, żart. Ale kurde, no nie, nie, całkowicie. O to chodziło z dorosłymi, czyli więcej po prostu hype'u niż faktycznie. No i koniec, moi drodzy, katalogu. No i koniec. No i cóż ja mogę powiedzieć, tak jak mówiłem na początku, moi drodzy, dla mnie to jest katalog dekady, najlepszy, a widziałem wszystkie, widziałem, bo nie możecie mówić, że wróciłem w 16 i nie widziałem wcześniej, widziałem, nadrabiałem, w 13 był jeszcze dla mnie bardzo dobry katalog, później były dobre oczywiście, natomiast to jest dla mnie katalog dekady absolutny, aż mnie trochę boli, że z jego okładki bije do mnie Super Mario, brakuje mi okładek z lat 90. Takich pięknych, jak teraz wam się wyświetla odnośników. Wpadnijcie, zobaczcie, jak katalogi w latach 90. wyglądały. Wpadajcie również na mój set roku po prostu, bo absolutnie. Zostawcie również subskrypcję, by być na bieżąco z kolejnymi nowościami, chociażby, które pewnie kupię z tego katalogu. Dzięki, że byliście. Bye!